gwiazdo śliczna, wspaniała, częstochowska Maryjo, do Ciebie się uciekamy, o Maryjo, Maryjo, do Ciebie się uciekamy. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Witam was, drodzy bracia i siostry, tutaj na Jasnej Górze, w domu naszej Matki Królowej. Przynosimy jej wszystko to, co kryją nasze serca. Mamy różne intencje, pewno i dziękczynne, błagalne i przebłagalne. I dobrze, że tutaj przychodzimy na to miejsce z tym wszystkim, co kryją nasze serca. Intencje przyświętej, które sprawują kapłani, są następujące. Ja modlę się w intencji Natalii, Weroniki, Aleksandry, Dagmary Olszańskich, ojciec Bernard o uzdrowienie dla Katarzyny Przychodzień, ojciec Marcin o uzdrowienie dla Sary Kmak, ojciec Czesław Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej w dalszym życiu dla Ireny Szczurko i jej rodziny. Ja osobiście też dziękuję dzisiaj, w ten dzień, po 21 lat temu, tutaj na Jestęguję Górze wraz z moimi współbraćmi przyjęliśmy święcenia kapłańskie. Dziękuję za dar powołania. Myślę, że kapłani też dziękują, bo to jest też taki czas, okres, koniec maja, początek czerwca, że odbywają się święcenia. Dlatego różne rocznice. Zawierzamy zatem wszystkich też i właśnie kapłanów przeżywających jakiekolwiek jubileusze. Świadomi, jak wielkim przywilejem jest też uczestnictwo w Eucharystii. To szczególnie tu na tym miejscu. Wzbudźmy w sobie żal za nasze grzechy. Przeprośmy za wszystko to, co nas odcina, odrywa od Chrystusa. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na sercach synów Izraela, a kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś to Duch, a gdzie Duch Pański, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle,
za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Przeto oddani, posługiwani zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepi Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale. Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają, i chwała zamieszka w naszej ziemi. Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie. Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto Słowo Pańskie.
Święty Paweł dzisiaj przypomniał nam w tym fragmencie, że Bóg dał nam poznać Jezusa Chrystusa. I to jest dla nas wielka łaska. To jest prawda, która od 2000 lat w Kościele Chrystusowym trwa. Bóg dał nam poznać Jezusa Chrystusa. Co by było, gdybyśmy Go nie poznali? Zadajmy sobie takie pytanie. Dla nas to jest takie oczywiste. Ale, moi drodzy, w dzisiejszych czasach widzimy, że to już nie jest tak bardzo oczywiste. Bóg dał nam poznać, ale czy rzeczywiście poznaliśmy Chrystusa? Czy potrafimy żyć, tak powiem, po Chrystusowemu? Bo święty Paweł mówi, my wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego. Upodabniamy się do Jego obrazu, obrazu właśnie Chrystusa. Bo Paweł pisze ten list do Koryntian i tam się zaczęły podziały. Nie wszyscy chcieli nie tylko słuchać Pawła, mieli wybór, ale go wręcz odrzucać, a może nazywać go jeszcze, czy że pochodzi od tego, czy od tego. Paweł mówi, nie, my nie głosimy samych siebie, lecz Chrystusa, Jezusa jako Pana. Tak. Tak jest do dzisiaj w Kościele. Kto by głosił samego siebie, a lepiej niech nic nie mówi, niech zamilknie. I to nie tylko dotyczy tych, co głoszą, kapłanów, ale tak naprawdę nas wszystkich. Jako świadectwo, jako to, że mamy być właśnie tymi, którzy przekazują dalej tą prawdę, no to przecież nie głosimy samych siebie, ale Jezusa Chrystusa i wszystko to, co On przyniósł, zapowiedział. I mamy dzisiaj wymagania Chrystusa w kolejnej, jakie odsłonie, kazanie na górze, bo tak się nazywa ta część u Mateusza. Zaczyna się od 8 błogosławieństw i potem po kolei Chrystus tutaj w tej Ewangelii odnosi się do poszczególnych przykazań, które dobrze znamy. Dzisiaj przykazanie Chrystus wziął, czy mamy, nie zabijaj. Piąte przykazanie, nie zabijaj. Co to znaczy? Czy tylko to dotyczy zabójstwa fizycznego? Jak kogoś zabiję, to, no to będę miał, nie wiem, grzech, to będę podlegał pod to przykazanie. Chrystus mówi, nie. Nie tylko to przykazanie dotyczy zabójstwa fizycznego. Tak, kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam. I teraz proszę dobrze posłuchać, bo to jest ważne, bo to dotyczy każdego z nas. Kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Chrystus zabójstwo fizyczne wręcz zrównuje z gniewem. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Kto się gniewa, podlega sądowi. Tak, takiemu sądowi jak zabójca, który zabija człowieka, pozbawia go życia. Moglibyśmy się oburzyć. No jak to? No to jeden pozbawia życia, a drugi się gniewa i takie samo popełniają wykroczenie. No tak. Inna jest oczywiście może kategoria, ale pod taki sam sąd. Kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej kadzie. Bezbożniku podlega karze piekła ognistego. Jezus idzie tak po kolei. Co to znaczy to raka? No to jak tak by na nasze przetłumaczyć? Pusta głowa, no to taki głupcu. Jakbyśmy się tak zwracali do kogoś z taką pogardliwością, z taką intencją, z takim odrzuceniem kogoś. Mówili do kogoś właśnie w taki sposób. To tak, to właśnie tego człowieka zabijamy.
Tak samo jak gniewamy się. No to zobaczcie, my się gniewamy, to powoduje też jakąś nienawiść, to wszystko narasta. I to nie jest właśnie takie zabójstwo, nie wiem, słowne, a może mentalne, czy umysłowe powiemy. No. My w taki sposób możemy się też zabijać. Ja niekoniecznie muszę komuś odebrać życie. Ale ktoś może w moich oczach nie istnieć. Ja nie chcę na niego tylko patrzeć, ale najlepiej, żeby on zniknął z mojego życia. Tak, to jest też zabójstwo. Chrystus tak to przykazanie, tylko tłumaczy, ale tak pokazuje te wymagania, tak, nowego prawa w tej dziedzinie miłości bliźniego. Dlatego przed tą Ewangelią mieliśmy z Ewangeliana fragment. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I teraz Chrystus mówi, jeżeli przyniesiesz dar swój pod ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw. Najpierw idź i pojednaj się z bratem, potem przyjdź i ofiaruj. Każdy z nas przychodzi tutaj, chociażby na to miejsce teraz, czy to fizycznie tu jest, czy może duchowo się łączy. I chce przynosi Pan Bogu jakiś dar. Siebie, swój czas, może jakiś wysiłek. No i, ale zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy z wszystkimi pogodzeni? Czy na nikogo się nie gniewamy? Czy wszyscy w naszym życiu, w naszym sercu mamy taką wolność, że moglibyśmy powiedzieć, ja do nikogo naprawdę nic nie mam. I nie wiem o tym, żeby ktoś coś miał do mnie, o tak. Tak? To możemy dopiero stanąć tu przy tym ołtarzu i sprawować tę Eucharystię, składać swój dar. Jeżeli ktoś tak nie ma, jeżeli ktoś ma w sercu coś do kogoś, gniewa się, albo myśli sobie w sercu właśnie o kimś, że jest głupkiem, bezbożnikiem i tak dalej, no to tak byśmy powiedzieli, to po co tu przyszedł? Co chce ofiarować Panu Bogu? Dlatego Chrystus przed tą Ewangelią powiedział, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bo tak właśnie, to jest zachowanie faryzejskie. Składamy Panu Bogu ofiarę, przechodzimy na Eucharystię, przystępujemy do Komunii Świętej, ale sąsiadem się nie odzywam już 20 lat. Albo nie, może nie sąsiadem, nawet z kimś z rodziny. To jest postawa faryzejska. I Chrystus mówi, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od takiej, no to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Takie jest dzisiaj pouczenie. Może ono jest mocne, ale po to, aby nas tak naprowadzić albo wprowadzić na tą prawą drogę, prostą, żeby nie było żadnych jakichś niedomówień. Chrystus nie. Jego nauka jest bardzo, nie tylko, że bardzo praktyczna. Bo jak tego można nie zrozumieć? Ale bardzo, no, Chrystus chce nas może wyprostować, jeżeli mamy coś pokrzywionego w tej dziedzinie. Jakiegoś gniewu, jakiejś nienawiści, jakiegoś oceniania drugiego człowieka, osądzania go, że taki albo taki. A kim jesteśmy, że mamy sądzić? Dlatego Chrystus mówi, pogódź się ze swym przeciwnikiem szybko. Dopóki jesteś z nim w drodze. Moi drodzy, to też jest mocne, ponieważ jakże często my też tu na Jasnej Górze spotykamy się potem może i z płaczem, z lamentem kogoś, kto już umarł i przychodzi ktoś i mówi, no nie zdążyłem się z nim pogodzić i teraz mam wyrzut sumienia, to już trwa 10 lat, 20.
I cały czas mam to przed oczyma, że on umarł, a ja byłem z nim w jakimś sporze, gniewie i tak dalej. Dopóki jesteśmy w drodze, tu, na ziemi, żyjemy, to mamy ten czas, żeby się pojednać, pogodzić. Po co spory, po co właśnie? Ile nam czasu zostało jeszcze? Kto wie? Kto wie, co będzie za godzinę albo jutro? Oczywiście możemy sobie zaplanować, ale ile to ludzi planowało, ich nie ma. Zobaczcie, jak ważne jest taka, myślę, wolność i potem też jakieś szczęście w życiu. No tak trzeba sobie to powiedzieć. Jeżeli nie mamy rzeczywiście nic do nikogo, nawet jeżeli może ktoś coś rozmawiać, wyciągać rękę. Inna sprawa, że może ktoś odrzucać, no ale to już nieraz nie mamy wpływu. To mamy też jeszcze jedno, modlitwę. Za naszych może wrogów, może jakichś prześladowców, może kogoś, kto może się nie chce pogodzić z nami, chociaż my jesteśmy otwarci i chcielibyśmy. To pozostaje modlitwa. Żeby w tej drodze, którą jest nasze życie, tak, pogodzić się. Przechodzimy też tutaj do Maryi. Może i dzisiaj właśnie z tym, nie wiem, problemem albo z tym wymiarem naszego życia, abyśmy byli ze wszystkimi rzeczywiście w zgodzie. Byśmy nie musieli podlegać pod to przekazanie, a może żeby to przekazanie nas nie dotyczyło. Bo jak ktoś żyje w zgodzie i nikogo nie zabija słownie, umysłowo i tak dalej, to przykazanie jest dla niego niepotrzebne. Ono jest dla tych, którzy mają problem w tym wymiarze. Niech Maria nam uprosi taką łaskę. Tak, godzenia się, szybko, tak jak mówi Chrystus, szybko. Aby ta nasza sprawiedliwość była większa, nie faryzejska. Nie żebyśmy Panu Bogu, jak to się ładnie mówi w przysłowie, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. Abyśmy, jeżeli składamy coś Panu Bogu, przychodzimy, modlimy się, jesteśmy na Eucharystii, to róbmy to też w postawie wewnętrznej, nie mając nic do nikogo, będąc wolnymi też i w tej materii. Prosimy o to dzisiaj Maryję, żeby nam właśnie taką łaskę zgody wyprosiła. Zgody, pogodzenia, braku jakiejkolwiek nienawiści, jakiejkolwiek nadąsania się na kogoś. O to chcemy się prosić, bo do tego nas skłania to słowo. A Maria zawsze tutaj mówi: zróbcie, co Syn mój wam powie. A Jezus nam mówi dzisiaj właśnie to. I to nie przypadkiem dzisiaj słuchamy tego słowa i nie przypadkiem byśmy się tu zgromadzili. Bóg nas tu zgromadził. Odpowiedzieliśmy na to zaproszenie, jesteśmy. Może ktoś sobie powie, że przypadkowo przejeżdżał i jest. No nie ma przypadków. Że tu jest i słucha tego słowa. Bo może gdzieś jakiś gniew jest. Może jakieś nienawiść, a może jakieś nadąsanie na kogoś. To pogódź się szybko, dopóki jesteś w drodze. Bo możesz już nie mieć okazji. Za wstawiennictwem naszej Matki Maryi do Chrystusa skierujmy nasze ufne błagania. Niech radość i umocnienie płynące ze sprawowania tej Najświętszej Ofiary będą zaczynem rozwoju Kościoła na całym świecie. Ciebie prosimy. Niech wszystkie rodziny, małżonkowie wciąż na nowo stają na modlitwie przed Panem Bogiem, aby trwać we wzajemnej miłości, wierności, przebaczając sobie wszelkie krzywdy, urazy, nienawiść, gniew. Ciebie prosimy. Niech wszyscy skłóceni odnajdą w sobie siły do przebaczenia i pojednania, aby zaznali pokoju serca. Ciebie prosimy.
we wszystkich intencjach, które nas gromadzą na tej Eucharystii. Prosimy w intencji Natalii, Weroniki, Aleksandry, Dagmar Olszański, Katarzyny Przychodzień, Sary Kmak, Ireny Szczurko, we wszystkich naszych sprawach i intencjach, tych, którzy z nami się łączą, tych, którzy nas prosili o modlitwę, którym tą modlitwę obiecaliśmy. Ciebie prosimy. Niech udział w tej Eucharystii, tu na tym miejscu, przemienia nasze myślenie i odczuwanie, abyśmy mogli żyć pełnią Bożej prawdy i miłości wobec spotkanych ludzi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za wszelkie dary, jakie otrzymujemy dzięki Twojej hojności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, Duchem Twoim, górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuje, pełna są niebiosa i ziemia Panny Twoje. Hosanna w wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie
aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Osłonar, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech on nas uczyni wiecznym darem dla siebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym papieżem Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy,
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Do końca
nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwanie. Panie dobry Jahwe, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez stawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolni go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Dziś czwartek zakończenia oktawy Bożego Ciała w Bazylice Jasnogórskiej o 19:00 nieszpory i procesja, a po procesji poświęcenie wianków i ziół. Jutro uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczysta msza święta z procesją o godzinie 19:00 w Bazylice Jasnogórskiej. Dziękuję wszystkim za tą modlitwę wspólną, łączenie się z nami i na koniec zawierzmy jeszcze raz Matce Boże wszystko to, co mamy w sercach. Nasze sprawy, intencje mszy świętej i wszystkich, którzy z nami się łączą poprzez przekaz telewizyjny, wszystkich kapłanów mających swoje rocznice święceń, nasze rodziny i wszystko to, co chcemy tutaj przynosić przy węstawieństwa Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, naszymi prośbami, racz nie dawać ale od wszelakich złych przyjdź. Raczy nas zawsze wybawić. Panu chwalę i błogosławię. O Panu Boże, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas powiedzmy, swojemu Synowi nas Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą Ci. Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza, niepokalana.